Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje płatności skierowane do kół gospodyń wiejskich. W puli środków przeznaczonych na wsparcie działalności kół znalazło się 70 milionów złotych. Koła gospodyń wiejskich z województwa podlaskiego także skorzystają z tej formy wsparcia. Szanowni Państwo, w tym roku wnioski o pomoc finansową na terenie działania podlaskiego działu regionalnego złożyły 382 koła gospodyń wiejskich. W ślad za złożonymi wnioskami do kół tych trafi kwota 2 milionów 93 tysięcy złotych. Nie trudno tutaj zauważyć, że w postępie rok do roku, w stosunku do 2020 roku, jest to wzrost o 900 tysięcy złotych. Koła gospodyń wiejskich zapraszamy do dokonania zakupów lub wydatkowania tej kwoty w terminie do końca roku, zgodnie z działalnością statutową, a w przyszłym roku, w styczniu 2022, o złożenie sprawozdania z wydatkowanych środków. Jeśli chodzi o wysokość udzielonej pomocy finansowej, kształtowała się ona w zależności od liczebności kół. Koła, które liczyły do 30 członków, dostały pomoc w wysokości 5 tysięcy złotych. Od 31 członków do 75 pomoc ta wynosi 6 tysięcy złotych, powyżej 36 członków 7 tysięcy złotych. Środki te mogły być wydatkowane zgodnie z zapisem statutowym działalności koła, a portfel tych i katalog wydatków jest bardzo szeroki. Począwszy od działalności społecznej, dydaktycznej, patriotycznej, zakupów sprzętu gospodarstwa domowego, ale również wyposażenia normalnie swoich siedzib. Dzięki środkom tym możliwe jest podniesienie jakości życia kobiet z obszarów wiejskich.